30 sekund przede mną startował zawodnik, o którym wiedziałem, że jest ode mnie dużo wolniejszy, to usiłowałem go wyprzedzić, ponieważ strasznie kurzył na pierwszych 15-20 kilometrach i jechałem wzdłuż głównej trasy. Dzisiaj zrobiłem klasycznego Małysza. Wprawdzie już go dogoniłem, ale niestety trafiłem w poprzeczną rynnę, taką wypłukaną przez wodę i... Trzymałem na gazie, jak już byłem przed kładem. Nie utrzymałem kierownicy, mimo że jeszcze lecąc przed kładem za nią trzymałem, żeby kład się nie przewrócił przy dużej prędkości. No tak. Ja już leciałem już tak i jeszcze trzymałem na gazie. Dlaczego tak? I tylko nie miałem już ręki, żeby skręcić w prawo, bo jakbym skręcił w prawo, to bym jeszcze na niego spadł. A ponieważ on pojechał w lewo, a ja poleciałem w prawo, to nie dało się. Przy małej prędkości na szczęście i kład, i ja wywróciliśmy, pozbierałem się po kilku minutach i było wszystko ok, chociaż jestem trochę potłuczony. Urwana kurtka, popatrzcie, zamek rozerwany cały. Nawet nie będę chyba nie rozpiąć. No, rozerwany jest tu na dole, wszystko. Dakar wymaga cierpliwości ogromnej. Czasem trzeba przygotowywać się do wyprzedzenia zawodnika przez kilkadziesiąt kilometrów, pozwalając mu jechać i kurzyć przed sobą, bo wyprzedzanie jest zbyt niebezpieczne. Uczy cierpliwości bardzo. No i jeżeli się o tej cierpliwości zapomni, to bywa kiepsko i tak chyba było dzisiaj trochę.